Władze Wałcza zastanawiają się nad lokalizacją miejskiego targowiska. Rozwiązaniem miał być konkurs dla architektów, ale propozycje konkursowe okazały się niesatysfakcjonujące. Przyznano nagrody finansowe, ale nie wyłoniono zwycięzcy. Liczono na to, że architektom uda się znaleźć nowe miejsce dla rynku. Trudne było spełnienie wszystkich naszych oczekiwań. Te dwie prace, które zostały zaprezentowane, no niestety nie wzbudziły takiego uznania w komisji powołanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Ten sąd konkursowy właśnie wybrał tylko jedno wyróżnienie. I myślę, że nie będziemy korzystać z tej pracy, bo ona nie w pełni jednak spełnia nasze oczekiwania. Targujący domagają się zadaszenia rynku. Według nich infrastruktura na targowisku wymaga modernizacji. Podchodzą również sceptycznie do ewentualnych przenosin rynku. To jednoznacznie by było z likwidacją tego targowiska. Bo tutaj już nie ma w ogóle ruchu i to już pada prawie śmiercią naturalną, także jeszcze kwestia trochę czasu i ono samo upadnie. Mieszkańcy Wałcza również negatywnie wypowiadają się na temat ewentualnych przenosin rynku. Działające od ponad 20 lat targowisko wpisało się w obraz miasta. Zwracają natomiast uwagę na potrzebę zadaszenia. Już by było dobre, tak by nie marzli ludzie i przyjemniej by było stanąć coś przymierzyć i w ogóle. No, przydałoby się. Naprawdę przydałoby się. Chwila jest i byłam i naprawdę super. Już się składają, zima, nie zima i dobrze by było. W najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie handlujących z władzami miasta. Temat jest również omawiany przez wałeckich radnych miejskich. Jaka przyszłość czeka wałeckie targowisko? Maciej Rosiński, Telewizja Asta.